Witam Was, moi drodzy. Wtorek, pogoda śliczna. U mnie wtorek, nie wiem kiedy będzie film emitowany. A, te owieczki. Powędkujemy troszkę. Znajdujemy się koło rzeczki Clare w hrabstwie Galway. No i zobaczymy, co dzisiaj zwojujemy. Najważniejszy odpoczynek. Także jak mówię, pogoda dopisuje. Czego tu się możemy spodziewać? Okoń, szczupak, pstrąg, łosoś. Chyba, że będzie wielkie zero, ale wiecie, ryba to i tak jest tylko dodatkiem do tego pięknego hobby, a jeżeli i tak coś złapie, to i tak będzie wypuszczone do wody. Wolę rybę morską, może się na makrele wybiorę za parę dni. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda rzeczka. I zaczynamy. W górę rzeki pójdę sobie jakieś 2-2,5 km. W jedną stronę obłapię rzeczkę mepsem numer 4. Łapałem przeważnie na trójeczki, ale mówię, dzisiaj może coś większego weźmie. Zobaczymy. I oczywiście syf nad rzeką, zobaczcie. Niedawno to było sprzątane, bo wiem, że ekipa była sprzątać. Co zrobić? Trochę wieje, ale jest przyjemnie. Także ja rozwijam wędkę. No i zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co będzie, moi drodzy. Jest przysłowiowa czarna owca w rodzinie. Same białe, a tu jedna się trafiła. Siemano, jedźcie, jedźcie, nie przeszkadzam wam. No powiem wam, że 20 minut wędkowania poza mną. Jakiś mały okonek pogonił blaszkę. I nic, przenosimy się wyżej troszeczkę. Tutaj tak ciężko by było rzucać przez to zielsko. Jak widzicie, o, stado łabędzi. Pięknie, można sobie pospacerować. A może jakiś gadżet wędkarski się znajdzie. O, tutaj sobie porzucam, zacne miejsce. Także spróbujemy. Jest coś. Jest rybeczka, nieduża. Ale jak zaczyna szaleć. I zaraz zobaczymy, co my tam mamy ciekawego. Ajajaj, chodź ta tatusia. Piękny okonek. Ślicznie. Pierwsza rybka. Wypinamy delikatnie. No dawaj, dawaj. Ach, jak się napstroszył. Oj. Dobrze, że spadł na trawę. Już po niego lecę. Gdzie ty jesteś? O Jezu, patrz, bo Zoltan przez ciebie okonku się zaraz wywali do wody. No nie łukujmy. Piękna ryba. Okonki są tak fajnie waleczne, że to jest coś. Dobra, delikatnie, nic mu się nie stanie, go tak rzucę tutaj. Hops. I popłynął. Płyń po mamusie, albo po dziadziusia najlepiej. Fajnie, lubię jak te okonki tak walczą. Są takie małe, a tak kurde zadziorne i waleczne, że coś pięknego. Super, łapiemy dalej. No i powiem wam, że mamy drugą rybę. Jeśli będzie to okoń, to bardzo ładny. Oj, delikatnie, popuścimy na sprzęgiełku. Ach, pewnie będzie to okonek. Aczkolwiek, oj. Jaka ty rybko jesteś waleczna. No, poszła w krzaki. Chyba będzie po rybie. Jest, ale kurde. Ale okoń. Uhu! Patrzcie się na to. Ale piękny garbus. Coś cudownego.
No niesamowita, zobaczcie moją dłoń, niesamowita, niesamowita, piękna, piękna rybka. Dobra, ląduję do wody. Super, coś pięknego. No i mamy kolejną rybę, nieduży, powolutku, chodź, oj, jakie tańce. Jest szczupły, jest piękny szczupły. Bajeczka. Dobra, szczupego nie bierzemy, jednego okonka później wezmę, bo fajnie ryba bierze szczupły, leci do wody, ale super, pięknie, bomba. Bomba! No i mamy kolejną rybę. Ale okoń! Ło! Kochani! Przepiękny okoń. Wow, co za taniec. Ale garbus. Ale piękny okoń. Coś pięknego. Ale pięknie, jakie to są emocje. Juhu! Przyznam się, że coś atakowało mi blachę chyba ze 3 razy. Ło, co tu mamy? Co tu mamy? O, chyba będzie szczupły. Tak, jest kolejny szczupły. Co tu się, moi kochani, dzieje? Atakował blachę ze 4 razy, wam powiem. Czułem go. Jak ty połkłeś tutaj? Nie wziąłem wyczepiaka, tego wyhaczacza, ale... Ale damy radę delikatnie. Jak ty połknąłeś, szczupaczku, tutaj. Już, powolutku. Powolutku. Szczęki twarde, nic ci nie będzie. Jeszcze nie jedną blachę zaatakujesz. Proszę bardzo. I taki szczup. Szybciutko, nie przedłużamy. Jak wam powiedziałem, wziąłem jednego okonia na posmakunek, bo lubię okonie. Hop, płyń. Brawo. Ale tu pachnie, wam powiem, kochani. Dzika mięta. Ale cudownie. A mi się rozpadało coś. Nie mam szczęścia, kurde, do pogody ostatnio. Wyjeżdżam, słoneczko, dojeżdżam na miejsce, czy to na wykopki, czy na ryby. Leje. Kończę. Powiem wam, że super powędkowane. Rybka dopisała. Mepsik. Obrotóweczka czwórka sprawdził się. Także super. Ja uciekam. Jeszcze może bym, wiecie, posiedział sobie troszeczkę. Ale zobaczcie, co się dzieje. Za mną. Spadamy. Ryzykować nie będę. Jak się podobało, zostawcie, proszę, ślad po sobie ode mnie. Wielka piona dla każdego.
i trzymajcie się, do następnego. Pozdrawiam, Zoltan.